Dzień dobry. Z kim jestem? Lecimy do Genewy na Welcome to Paradise. I to nie jest festiwal techno. To niesamowita konferencja, na której zmieni się twoje życie. I lecimy do Francji. Ej, kochani, witamy was bardzo, bardzo mocno z tego wyjątkowego miejsca, czyli z Francji, z Haute Comp, gdzie jesteśmy na festiwalu Welcome to Paradise. Jest to po prostu jak w raju. Sami zobaczcie, co się będzie działo w trakcie tego vloga, bo to, co przeżyliśmy, przychodzi ludzkie pojęcie. Zobaczcie wszystkich. Wszyscy są szczęśliwi, wszyscy są zadowoleni. Jesteśmy wszyscy jak jedna wielka, wspaniała rodzina, która kocha Chrystusa, a jej przede wszystkim cieszy się tym, że jest z nami nasz Ojciec, nasz Bóg. Więc co mi pozostało powiedzieć? Zapraszam serdecznie na tego vloga. Welcome to Paradise, festiwalu wspaniałego. Oto pierwszy dzisiejszy mówca, którego będziemy za chwilę nagrywać, czyli pastor Olek Wódkowski. Witam. A obok niego jest cudowny Kamil Maśko, przyszły. To jest po prostu przyszłość kościoła. Przyszłość kościoła polskiego. W sumie już teraźniejszość. To, już teraźniejszość. Gość już robi, jest wyjątkowe. Teraz nagrywaliśmy wywiady najpierw z pastorem Aleksandrem Wódkowskim, pastorem Aleksandr, dlatego przesłuchajcie i dowiecie się, dlaczego pastor Aleksandr, a również z Tymkiem Filarem, cudownym liderem wspólnoty Chesed z Trójmiasta, który okazuje się zakłada kolejne wspólnoty. Zaraża innych swoją pasją tak, że jego wspólnota pączkuje niczym drożdże. Co to jest? A hipopota, ty nagrywasz? O, dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. No, a tu drugi hipopota. Witam bardzo serdecznie. Hipcio. Idziemy na robotę. Idziemy na robotę. Dla mnie osobiście jest to wręcz stolica mojej wiary i miejsce, gdzie spotkałem pana osobiście. I myślę, że tutaj pan jakoś cudem krzyczy wręcz, a nie mówi do człowieka. Także 800 lat tradycji chrześcijańskiej, a dzisiaj mieszka tutaj w Spota Szemenew. Słuchajcie, to wszystko, co za mną widzicie, to są Polacy, którzy przyjechali w głównej mierze autokarami z Polski, więc spędzili w autokarze kilkanaście godzin, żeby tutaj być właśnie przez tydzień, więc zobaczcie, jak jest nas tu dużo i ty też możesz przyjechać tu za rok. Kochani, jeśli jeszcze nie czujecie się zachęceni, żeby tu przyjechać znów za rok, to po wspaniałym czasie uwielbienia zobaczcie, co się dzieje każdego wieczoru. Ej, jak się bawisz na Welcome to Paradise? A to świetnie, bardzo nam miło. A co jadłeś i lubię? Co ci najbardziej smakowało z dzisiejszego obiadu? A to bardzo ciekawe, nam też to smakowało. Cześć, który to twój raz na Welcome to Paradise? Trzeci. Jak to się stało, że jesteś tu trzeci raz, kiedy były na razie tylko dwa razy? Zakochałam się w tym miejscu, ze wspólnotą bardzo cenimy to miejsce. Tutaj też doświadczyłam chrztu w Duchu Świętym dwa lata temu. No i dwa lata temu wiedziałam po prostu, że jak już tu przyszłam raz, to muszę tu przyjeżdżać co roku. W zeszłym roku było w Portimao, ale i tak przyjechaliśmy całą wspólnotą prawie, że i było no, też niesamowicie. Co tu robicie? Jesteśmy na festiwalu.
No, potwierdzam. No. Jestem na festiwalu Welcome to Paradise i przeżywam piękne chwile z Bogiem. Mogę go poznawać i to jest dla mnie super. Każdy dzień był inny, niesamowity. Dużo emocji. Dużo się nauczyłam bardzo. To też nie jest tak, że to jest taki pusty czas, ale bardzo wartościowy. Mam na imię Agnieszka. Agnieszka, co tu robisz? Tutaj siedzę. Właśnie skończyłam swoją drzemkę. Jak się czujesz po drzemce? Bardzo dobrze, mam odciśniętą koszulę na twarzy. Burgery będą bardzo dobrze. No, będą burgery! Będą burgery, ja nie mogę, jestem taki głodny. Tak, jestem też bardzo głodny, wygodzony, ale tak faktycznie było to bardzo przyjemne wydarzenie, spodobało mi się to bardzo mocno, jakby nie patrzeć. Byłem pierwszy raz przede wszystkim, zostałem zagoniony przez przyjaciół. Warto było być zagonionym? Nie żałuję, że przyjechałem. Ja mogę powiedzieć, że najważniejsza rzecz dla mnie to był ten możliwość przyjmować komunię razem. To był mój sen. Mój sen był, że pewnego dnia ja mogę dzielić się i mogę być z braćmi, siostrami, katolikami. Szła dzieweczka do laseczka, do zielonego. Ha, ha, ha. Do zielonego. Ha, ha. Do zielonego. Mamy to! Okay, for me, when there is Polish people, I always feel like at home because I spent 6 months in Poland, and for me it's always like home, really, to hear the language, but also to see the face of Polish people. Byłam tutaj 2 lata temu. To był mój pierwszy festiwal wtedy. I czuję wtedy, Pan Bóg włożył we mnie naprawdę takie wielkie pragnienie bycia we wspólnocie, służenia drugim i też formowaniu siebie, żeby potem formować innych. Chcecie tu przyjechać? Oczywiście, zapraszam. Polecamy. Marcin Zieliński. Polecam Jakub Kapra. Drodzy, czas na nas. To był niezapomniany czas. Dziękujemy za to, że mogliśmy tu być. Jesteśmy ubłogosławieni. Dziękujemy za tę możliwość. Guys, this is Utcombe, a special place filled with the presence of God. If you come here, God will bless you. See you.